Wyznacz współrzędne środka oraz promień okręgu o równaniu x kwadrat plus y kwadrat minus 2x minus 12y plus 33 równa się 0. Zaczniemy od doprowadzenia równania okręgu do postaci x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu równa się r kwadrat, w którym a i b są współrzędnymi środka okręgu, natomiast r jest promieniem. Łączymy w nawiasy wyrażenia z x, czyli mamy x kwadrat minus 2x. Następnie w sztuczny sposób dodajemy połowę tego, co stoi przy x i podnosimy do kwadratu. Czyli mamy 2, połowa z tego to jest 1 i do kwadratu. W drugim nawiasie umieszczamy to, co jest związane z y, czyli mamy y kwadrat minus 12y i znowu sztucznie dodajemy połowę tego, co stoi przy y, połowa z 12 to jest 6, do kwadratu. Następnie to, co sztucznie dodaliśmy, musimy odjąć. Dodaliśmy 1 do kwadratu, czyli teraz odejmujemy. I 6 do kwadratu, czyli również odejmujemy. W naszym równaniu mieliśmy jeszcze plus 33, co również dopisujemy. I to równa się 0. Teraz wykorzystamy wzory skróconego mnożenia. Mamy postać a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, a doprowadzimy to do postaci a minus b do kwadratu. Pierwsze wyrażenie to jest nasze a kwadrat, czyli samo a wynosi x. Ostatnie wyrażenie to jest nasze b kwadrat, czyli nasze b wynosi 1. Zapisujemy to następująco. A, czyli x, odjąć b, czyli u nas 1, do kwadratu. To samo robimy z drugim nawiasem. Czyli teraz a kwadrat to jest u nas y kwadrat, czyli samo a wynosi y. Minus b, czyli b kwadrat to jest 6 do kwadratu, czyli samo b to jest 6. I całość do kwadratu. Teraz mamy minus 1 do kwadratu, czyli minus 1, minus 6 do kwadratu, czyli minus 36 i plus 33 równa się 0. Dostaniemy x minus 1 do kwadratu plus y minus 6 do kwadratu. Mamy minus 1 minus 36 plus 33, to jest minus 4. Minus 4 przeniesiemy na prawą stronę równania, czyli dostaniemy 4. Z takiej postaci łatwo już jest odczytać współrzędne środka i promień. Widzimy, że aby wyznaczyć współrzędne środka, patrzymy na nawias, w którym znajduje się x i to, co znajduje się za znakiem minus w pierwszym nawiasie, to jest pierwsza współrzędna naszego środka. Czyli w pierwszym nawiasie u nas za znakiem minus znajduje się jedynka. W drugim nawiasie za y i za minusem znajduje się druga współrzędna środka, czyli w drugim nawiasie za minusem mamy szóstkę. Mamy środek okręgu, ma on współrzędne 1, 6. Natomiast po drugiej stronie równania mamy r kwadrat, czyli wnioskujemy, że r kwadrat wynosi 4. Stąd wynika, że r wynosi 2.